Chwała Bogu. Chciałem się może krótko, nie umiem długo mówić, ale krótko podzielić się słowem, które w pewnym stopniu też będzie nawiązywało do tego, co mówił Piotrek. To będzie bardzo dobrze znane nam słowo i słowo, które też ja musiałem sobie przypomnieć w moim życiu, bo gdzieś o tym trochę zapomniałem. Chciałbym czytać na początku z listu do Efezjan. To jest historia dobrze nam znana o zbroi Bożej, tak jak mówił nam Piotrek, że właśnie diabeł cały czas działa w tym, żeby nas jakoś odwieść od wiary, aby nasza wiara upadła. A tutaj mamy właśnie to proste przypomnienie, co mamy robić, aby się temu przeciwstawić, aby temu przeciwdziałać. Chciałbym przeczytać od 10 wersetu. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ja mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Może będę tak po kolei analizował te wersety. Tutaj w 11 wersecie czytamy, że aby się ostać przed zasadzkami diabelskimi, musimy przywdziać całą zbroję. To nie może być jakiś jeden element albo dwa elementy i wtedy już będziemy silni, będziemy trwać w tym, ale to musi być cała zbroja Boża, gdyż jak dalej czytamy, nie toczymy boju z krwią i ciałem. Może gdybyśmy toczyli ten bój z ludźmi, to może miecz by wystarczył, może tarcza. Od biedy dałoby się jakoś tarczą i mieczem walczyć, ale tutaj walczymy z czym innym. Z władcami świata ciemności, z złymi duchami. To jest też potężna moc, ale to nie jest moc potężniejsza od Boga i kiedy przywdziejemy tą zbroję, myślę, że możemy wygrać każdą walkę. I tak też 13 werset dalej nam wspomina o tym, że mamy przywdziać całą zbroję Bożą. W 14 wersecie czytamy, że stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Stójcie, opasawszy biodra jakby pasem prawdy. Mówi się, że pas podtrzymuje całą zbroję. I tutaj też myślę, że mamy trwać w prawdzie, ale też jest drugie jakby znaczenie, że Jezus Chrystus jest tą prawdą. I tak jak On podtrzymuje całą zbroję, tak też czytamy o dwóch fundamentach, które podtrzymuje nasze życie, to co budujemy, to wszystko. I tym fundamentem ma być Jezus Chrystus. Nie co innego, nikt inny. Nie dla kogo innego mamy się starać, ale dla Jezusa Chrystusa. Mamy też przywdziać pancerz sprawiedliwości. Mamy postępować sprawiedliwie. Tak jak przystało chrześcijanom, nie możemy czynić złych rzeczy. Mamy postępować sprawiedliwie. 15 werset mówi, że mamy być gotowi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Mamy przywdziać te buty, bo jeżeli nie robimy tego, nie zwiastujemy Ewangelii, to też często jest wspominane o zborach, które nie ewangelizują, że one zajmują się później niepotrzebnymi rzeczami. Tak samo ludzie, jeżeli oni nie trwają w tym, nie ewangelizują ludzi, to nie jest ich życiem, to zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. I tak samo z rzeczami, które może nie są złe na początku, ale one odwodzą od Boga. W 16 czytamy, że przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić ogniste pociski złego. Tu jest też taki nacisk na to, że przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Chciałbym też czytać tutaj z pierwszego listu Jana. 5 rozdział
i czwarty werset. Nie, to nie mogę znaleźć teraz. To był krótki werset, może pominę, ale on też wspominał o tym, że żeby przewidzieć tą, że przez wiarę walczymy z tym złym światem, że ono daje nam zwycięstwo. Chciałem też przeczytać pierwszy Piotra, piąty rozdział, od 8 wersetu. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukający kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Tu też czytamy o tym, że mamy się przeciwstawić mocni w wierze. I tak jak śpiewamy, czy wystarczy nam wiary? Może często ta tarcza wydaje nam się, że zaraz się złamie, że nie wystarczy nam wiary, ale tutaj czytamy, że Bóg nas przysposobi, utwardzi nas, umocni nas. Może to też czytamy, że wiara nasza buduje się przez różne trudne też chwile. Może to nie będą jakieś ciężkie, wesołe chwile, ale przez różne cierpienia nasza wiara będzie budowana, a wtedy będziemy mogli tą wiarą gasić wszelkie pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Przyłbicę zbawienia. Mi się wydaje, że tutaj powinniśmy pamiętać o tym, co Jezus dla nas zrobił, że On nam dał zbawienie, że On umarł za nas i powinniśmy o tym pamiętać, cieszyć się z tego, że mamy to zbawienie, mamy tą nadzieję życia wiecznego. I miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tym mieczem mamy walczyć. Może się wydaje, jak walczyć Słowem Bożym. Ale mamy bardzo prosty przykład. Kiedy Jezus był kuszony na pustyni, On nie kłócił się jakoś z szatanem, On się z nim nie bił, On mu odpowiadał tym, co jest napisane w Słowie Bożym. On dosłownie używał tego miecza Słowa Bożego. Dalej mamy napisane, że w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Tutaj czytaliśmy o rzeczach, które wcześniej, które jakby zakładamy na siebie, które nam pomagają, a tutaj też czytamy o modlitwie i ona też jest bardzo ważna, którą zanosimy o innych świętych. Kiedy o nich ich wspieramy w modlitwie, kiedy się o nich modlimy, troszczymy się o nich w naszych modlitwach, a świętymi jesteśmy my i o nas wszystkich, o zbór, mamy się modlić. Amen.